Dzień dobry. Jestem bibliotekarzem z filii nr 11 Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim i polecam utwór Hansa Christiana Andersena pod tytułem Słowik. Jest to opowieść o przepięknym ptaku, który swoim cudownym śpiewem wzrusza, cieszy i uzdrawia. Dawno temu żył w Chinach cesarz, który lubił otaczać się pięknymi przedmiotami. Jego pałac zbudowany był z najlepszego marmuru, jego stroje szyto z najdelikatniejszego jedwabiu i satyny. Ozdoby pochodziły od najzdolniejszych rzemieślników, zaś ogród nie miał sobie równych w całym cesarstwie. Przez cesarski ogród przepływała rzeka, a na jej brzegu rosła wierzba. Każdego wieczoru na wierzbowej gałązce siadał słowik i śpiewem żegnał promienie zachodzącego słońca. Każdy, kto usłyszał śpiew tego słowika, musiał przyznać, że jest to najlepszy śpiewak na świecie. Skoro wszyscy twierdzą, że ten słowik śpiewa najpiękniej na świecie, to dlaczego ja jeszcze go nie usłyszałem? Zapytał pewnego dnia bardzo zdenerwowany cesarz. Służba! Rozkazuje natychmiast go do mnie przyprowadzić. Wszyscy pałacowi dworzanie i strażnicy pospieszyli do ogrodu, aby odszukać słowika. Jednak ogród był ogromny, a słowik maleńki i znalezienie ptaszka stanowiło nie lada wyzwanie. Po 3 dniach poszukiwań nadal nikt nie wiedział, gdzie przebywa słowik. Otaczają mnie sami głupcy, wrzeszczał cesarz na swoich żołnierzy. Jesteście podobno najlepszą armią świata, a nie potraficie znaleźć jednego słowika. Wasza wysokość, ja wiem, gdzie mieszka słowik. Rozległ się nagle głosik za plecami cesarza. Władca odwrócił się i spostrzegł, że głosik należy do młodej służki. Ptaszek mieszka nieopodal mojego domu, nad rzeką, powiedziała służąca. Jeśli wasza wysokość sobie życzy, mogę go poprosić, aby tu przyleciał i zaśpiewał. Tak, będę ci bardzo wdzięczny, odpowiedział cesarz, po czym opadł na krzesło, wyczerpany własnymi krzykami. Mała służka pobiegła między wypielęgnowanymi rabatkami przez mostek na jeziorku, a następnie po zielonych łąkach, aż w końcu dotarła na brzeg rzeki. Hop, hop, jesteś tam, słowiku? Zawołała w kierunku koron drzew. Tak, tu jestem, zaćwierkał słowik z gałązki. Cesarz pragnie dziś wieczorem usłyszeć twój śpiew. Co mam mu przekazać? Powiedz cesarzowi, że chętnie dla niego zaśpiewam, odpowiedział ptaszek. Tego wieczoru wszyscy mieszkańcy pałacu wraz z cesarzem czekali w ciszy na występ słowika. Zostawiono otwarte okno, aby ptaszek mógł wlecieć do komnaty, a żeby miał gdzie przysiąść, obok cesarza położono specjalną złotą poduszkę. Wkrótce rozległ się trzepot skrzydełek, słowik wleciał do komnaty, usiadł na złotej poduszce, otworzył dziubek i zaczął śpiewać. Jego śpiew był tak piękny, że niektórzy dworzanie mdleli i nawet najtwardsi spośród strażników ukradkiem ocierali łzy wzruszenia. Cesarz nie mógł uwierzyć, że ten utalentowany ptaszek od dawna mieszkał w jego ogrodzie, a on nie miał o tym pojęcia. Od dziś będziesz nadwornym słowikiem, oznajmił cesarz. Będziesz traktowany niczym książę. Zamieszkasz w złotej klatce, a o twoją wygodę zadba twoja osobista służba. Możesz fruwać, ile zapragniesz, lecz nie wolno ci opuszczać pałacu. W zamian proszę tylko, abyś dla mnie codziennie śpiewał. Słowik przystał na prośbę cesarza i wkrótce stał się sławny w całych Chinach. Żył wygodnie i w dostatku, a do pałacu każdego dnia przyjeżdżali ludzie z najbardziej oddalonych zakątków kraju, aby podziwiać jego śpiew. Pewnego ranka cesarz otrzymał paczkę. Znajdował się w niej prezent od zaprzyjaźnionego króla. Piękna pozytywka w kształcie słowika,
który wyśpiewał cudowne piosenki. Pozytywka wysadzana była diamentami, rubinami i perłami. Wszyscy dworzanie zachwycili się prezentem. Uważali nawet, że jest on o wiele lepszy niż żywy człowiek, słowik, który często po wielu godzinach śpiewania opadał z sił. Słowik z pozytywki mógł natomiast śpiewać bez końca. Jeśli przestał, wystarczyło go po prostu nakręcić. Dworzanie postanowili urządzić zawody pomiędzy dwoma słowikami, aby sprawdzić, który z nich jest lepszym śpiewakiem. Jako pierwszy śpiewał nakręcony słowik. Ćwierkał przez wiele godzin i choć ciągle powtarzał tę samą melodię, wszyscy byli zdania, że prawdziwemu słowikowi trudno będzie mu dorównać. Okazało się jednak, że prawdziwy ptaszek zniknął. Kilku strażników widziało, jak wylatywał przez otwarte okno. Na wieść o zniknięciu słowika cesarz bardzo się zasmucił, lecz dworzanie przekonali go, że pozytywka znacznie lepiej spełni funkcję nadwornego śpiewaka. Nakręcany słowik będzie lepiej bawił waszą wysokość, tłumaczyli. Nigdy się nie męczy i przyjemnie się na niego patrzy. Za opuszczenie pałacu prawdziwy słowik został okrzyknięty zdrajcą. Jego miejsce na złotej poduszce zajęła pozytywka i odtąd przez wiele kolejnych lat to nakręcony słowik co wieczór śpiewał cesarzowi. Na starość cesarz ciężko zachorował i całe dnie spędzał w łóżku. W cierpieniu ulgę przynosił mu jedynie śpiew nakręconego słowika. Pozytywka stała tuż obok cesarskiego łoża, aby władca mógł jej słuchać, kiedy tylko zapragnie. Pewnego wieczoru pozytywka wydała z siebie dziwaczny warkot i nakręcony słowik zamilkł. Zepsuł się jego mechanizm. Aby naprawić pozytywkę, do pałacu wezwano najlepszych inżynierów, lecz okazało się, iż metalowe części słowika były całkiem zużyte. Nic nie można było zrobić. Pozytywka wyśpiewała już swoją ostatnią pieśń. Bez cudownego słowiczego głosu cesarz jeszcze bardziej podupadł na zdrowiu i obawiano się najgorszego. Pewnej nocy, gdy leżał w swoim łożu, myśląc ze smutkiem, że ta noc może być jego ostatnią, usłyszał nagle przepiękną melodię. Uniósł głowę i ujrzał prawdziwego słowika, który siedział na parapecie i śpiewał. Wróciłeś, zawołał cesarz. Usłyszałem o chorobie waszej wysokości, wyjaśnił słowik. I pomyślałem, że mój śpiew sprawi, że wasza wysokość poczuje się lepiej. Twój wspaniały głos dodaje mi sił i nadziei, powiedział cesarz, czując, że odzyskuje siły. Koniecznie musisz wrócić do pałacu, ciągnął rozradowany. Nigdzie nie znajdziesz lepszej opieki i wygód. Mógłbym wtedy znów codziennie słuchać twojego głosu. Przepraszam, waszą wysokość, odparł słowik, ale nie mogę znów zamieszkać w pałacu. Moje miejsce jest gdzie indziej. Z radością jednak będę codziennie przylatywał do twojej komnaty, by śpiewać dla ciebie. Och tak, zawołał cesarz. Dziękuję ci, słowiku. Uratowałeś mi życie. Od tej pory słowik każdego wieczoru siadał na parapecie komnaty cesarza i śpiewał dla niego cudowne melodie. Cesarz wrócił do zdrowia, a wiele osób twierdziło, że stał się również życzliwszym i mądrzejszym człowiekiem.